Cześć, z tej strony Glizor.pl, witam Was w kolejnym odcinku Symulator Pociągu 2013-2014. Jest to dziś drugi odcinek. Drugi odcinek z tego roku 2014. No i ja ruszam ze stacji, na której się w ostatnim odcinku skończyliśmy. Na trasie powstaje, a raczej pojawia się poranek. Myślę, że teraz też lepiej będzie słychać dźwięki. Co lepsze, mam do powiedzenia kilka tutaj szczegółów. Trochę mi się udało tych modów znaleźć i powiem wam, że pojawia się coraz więcej tych modeli. Ale też tak jakby nie wszystkie działały. Mam problem z polskimi pociągami, a w sumie to nie z pociągami polskimi, bo to nieważne, czy są polskie, czy nie, po prostu z jednym typem kolei, Siemens, czy coś takiego. Nie, czy Siemens jest płatnym pociągiem? Nagram któregoś dnia odcinek taki i pokażę, gdzie leży problem. Po prostu nie mogę nimi jechać. Przyspieszamy. Szybko jedziemy, naprawdę. Tamtych polskich wagonach. Ale na szczęście polskie wagony działają, więc niedługo je zobaczycie. Myślę, że po przejeździe tej całej trasy już zagramy sobie z polskimi wagonami. Myślę, że uda się jej też naprawić ten błąd z tamtą koleją. Byłoby fajnie. Zawsze to polski wygląd. No i mam też zamiar zacząć się bawić trochę więcej, czyli powgrywam sobie modele torów, budynków i zaczniemy budować mapę. A dokładnie mapę z tutaj spod Warszawy, czyli niedaleko mnie, zaczniemy po prostu budować trasę do Lublina.
Zwalniamy. Nie lubię z takiej szyby patrzeć. Też bardzo fajnie. Są też bardzo fajne modele, a raczej mod na pociągi, na pociąg Husarz, z modelem Husarz, ale ta wersja jest płatna i to nawet sporo płatna. Dla mnie to śmieszne, że płacić za taki jeden pociąg. Dlatego postaram się poszukać tego, myślę, że ktoś kupił i gdzieś jest do ściągnięcia coś takiego. Ja na pewno nie zamierzam wydawać na na takie małe gówienko, bo to jest gówienko, no co... ponad 30 chyba euro. Więcej niż DLC chyba kosztuje. Jeszcze 8 kilometrów. I 20. Ups, trochę się przygrzałem. Ale te trzeszczące koła, znaczy trzeszczące, może nie tak trzeszczące, ale piszczące, jakby to nazwać, ostro dają. Kamera słabo widoczna. O, jeszcze pociąg od razu z lewej strony jechał.
Kręta droga między górami. A my do celu mamy 4,5 kilometra. I zbliżamy się już powoli, widać na taśmie peron. Ale to jeszcze 2 km 300 metrów. Już dojeżdżamy do peronu, pół kilometra. No nie powiem, bardzo ładnie się zatrzymałem. Tak jak powinienem. Oczywiście pociąg jest zbyt długi, więc się nie mieści, ale to już jest pasażerów problem. W Polsce też takie przypadki się zdarzały, jak u mnie remontowali peron, to konduktorzy kierowali do przodu pasażerów. Dobra, ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinku. I zapraszam na kolejne. No i do zobaczenia. Cześć.